To będą niesamowicie ważne dla Rudy Śląskiej wybory. Pamiętajmy, że wciąż mamy kadencję świętej pamięci prezydent Grażyny Dziedzic. To ona, gdyby żyła, dalej rządziłaby tym miastem przez ponad rok do końca swojej ustawowej kadencji. Tak jak mówiliśmy wcześniej, chcemy to dzieło, które zapoczątkowała 12 lat temu prezydent Grażyna Dziedzic, kontynuować. Chcemy kontynuować ten dobry kierunek, który pani prezydent zapoczątkowała razem z nami 12 lat temu. Nie wyrzekamy się tego dziedzictwa, nie negujemy tego, ponieważ uważamy, że to naprawdę był dobry kierunek. Ubolewam nad tym, co słyszę z ust moich byłych kolegów, którzy mówią, że trzeba miasto odnowić i nadać mu nowy kierunek rozwoju. Pani prezydent załamywałaby ręce, słuchając dziś tych słów. Wspólnie razem pracowaliśmy na ten dobry kierunek rozwoju Rudy Śląskiej. A teraz słyszę, że trzeba ten kierunek zmienić, trzeba na nowo pójść w kierunku rozwoju miasta. Jest mi przykro słuchać tych słów, jest mi przykro z tego powodu, że ktoś nagle postanowił dzielić mieszkańców Rudy Śląskiej na tych, którzy tu się urodzili i na tych, którzy tu kiedyś przyjechali. To jest niespełna 5 tysięcy podpisów, które zebraliśmy z wielu różnych środowisk. Zobaczymy, dokładnie tego nie przeliczyliśmy, bo ostatnie podpisy zbieraliśmy jeszcze dziś. Dosłownie jadąc tutaj na to spotkanie z Państwem, odbierałem listy od mieszkańców, którzy zaangażowali się w ten proces zbierania podpisów. Także dokładnej liczby tych podpisów nie znamy. Wiemy na pewno, że wymagane 3 tysiące podpisów mamy.